Cześć witam was ponownie w kolejnym odcinku i wam pokażę jak dodawać model do zmoda i dodawać na przykład takie różne rzeczy jak tabliczki i oczywiście zapisywanie i eksport do gry więc oczywiście zaczynamy na początku najlepiej jeżeli sobie wypakujecie jakiś model na przykład do ETS2 na przykład pobrany z nie wiem teraz wam pokażę na przykład wchodzimy sobie na etruxpl tak Poszukamy sobie jakiś model. Czy ja mam model swój na pulpicie, więc wypakowany już. Ale, na przykład wam pokażę, nie wiem. Przykładowo. Tutaj możemy taką skanię pobrać. Najlepiej takie pobierać, które są z GTS-a, co są konwerty. Przykładowo tutaj ta skania też poby, można pobrać. Zawsze się uda. Przykładowo, nawet przy tej skanie się uda. Na przykład na tej skanie też się uda. Jest naprawdę wiele modeli, na których zmodek się normalnie będzie wczytywać. Ja mam wypakowany model tutaj, mana. Jak widzicie, oczywiście wypakujemy tylko plik we Hitzle i nic więcej. Teraz wchodzimy w konwerter i dajemy plik. Konwertuj model ETS-2 z do GTS-a. Wchodzimy w Hitle Track ManteGX i truć. Przekonwertowano. I teraz możemy to sobie zamknąć. Walczamy naszego Zmoda Jeżeli nasz mod się załaduje, naciskamy tutaj tą niebieską szałeczkę i dajemy truck I tutaj zaznaczamy naszą ścieżkę, gdzie przebasę SS. I tu pokazujemy mu, gdzie mamy wypakowanego wypakowaną naszą ciężarówkę. I dajemy import. Jak widzicie, mój manik został. Poprawnie, dodany do zmoda jak widzicie to jest taki manik, który pracuje od wczoraj, tu mam dodane flary, ale to już poprawiłem wszystkie flary i w ogóle Ale was tu nie będę zanudzał, tylko wam pokażę co i jak Przykładowo tutaj sobie zrobię unlink, bo tego nie potrzebujemy, ale to potem i tak muszę dodać do drzewka kabiny I daję unlink I teraz jeszcze unlinkuję szyby, tu dam sobie na left I unlink szyby, robimy unlink tak pokażę wam na przykład na szybkim przykładzie jak dodać jakąś tam tabliczkę. Po, ja mam tutaj mój plik tabliczki więc tabliczka DDS ja mam wyciągniętą tabliczkę z modelu pobranego z neta i tabliczkę wyciągniętą. Tak i teraz jak widzimy nasza tabliczka jest biała i wszyscy będą co się dzieje z tą tabliczką czemu mi to nie działa ale to jest pikuś jak widzicie tu mam yy, plik DDS, oczywiście, ustawiony, to jest jakiś napis. Radom, to ja sobie bym, ja sobie tutaj szybko zmienię. Bo, oczywiście, to jest tabliczka z, z mojego mana i wiecie, tak to ten trzeba to na szybko wam pokazać. Czy na szybko nie ma co się śpieszyć z tym? Bo potem, wiecie, będziecie się dwoić i troić, i zastanawiać, czemu nam to nie działa. Jak wiecie, DDS zapisujemy w ten sposób. Dajmy tutaj repo, coś tam, edit i w ogóle, dajmy. Ja mam nazwę tego. PASAŻER Ale ja sobie zmienię Tabliczkę Nazwę dam sobie <laughs> Sorry, ale jestem chory Dam Tabliczka 1 Tak jak Widzicie nasz DDS dostał taką nazwę Teraz naciskamy na tą tutaj kół, Kuleczkę czerwoną I dajemy Tą kuleczkę niebieską taką obok I na przykład tu wpisujemy tabliczka Zawsze musi być tak samo nazwa wpisana Tifu jak, nasz, nazwa dds czyli tabliczka 1. Naciskamy potem tutaj, dajemy add, czyli dodaj, i szukamy naszego dds -a. I jest nasz DDS dodany, i teraz tutaj naciskamy na takie coś. I jak widzicie, mamy na razie tyle. I teraz najrzemy na naszą tabliczkę, naciskamy klawisz, to jak to się nazywa, bo wam tu nie chcę. Naciskamy prof. REN TS yes, naciskamy Pole, POLYGONS i MATERIAL dajemy tabliczka 1 Jak widzicie nasza tabliczka materiał Sorry ale znowu ten debil jeździ tutaj na tym motorze ja nie mogę Nie że coś nie zazdroszczę mu ale już by Mógł przestać jeździć on tak od paru dni sobie jeździ Teraz Przesunę sobie tabliczkę Tutaj gdzie się ustawię i na pewno słyszycie telefon który dzwoni Ale ten telefon jest oczywiście nie mój tylko moja siostra idzie do mojej mam, wsadza i naszego. Tak, jak widzicie, ta tabliczka nie może wychodzić za naszą szybę. Jak widzicie, jest ustawiona profesjonalnie. Jak widzicie, teraz musimy oczywiście wszystko, wszystko co wyciągnęliśmy, wrzucić do naszego drzewka. Od kabiny, czyli drzewko, tabliczki, tutaj wsadzimy to na czepę. Szybę Sorry ale wiecie tak ja jestem rozkarnięty Tak jeżeli mamy dodane poddawaliśmy maty wszystko nam się ładnie wczytało To oczywiście musimy zrobić ek eksport Naciskamy tutaj Dajemy nowy folder czyli Ja sobie tu napiszę man-export Mam to zrobione I przykładowo tutaj wpiszę truck Zawsze tu ma być truck ucyk. I naciskamy y tutaj ma eksport i dajmy ok tak jak tu mam base SS i tamy zaznaczamy nasz folder w którym ma to zostać wyeksportowane z moda możemy zamknąć że tam się nie przyda teraz przejdźmy do zrobienia tak tak tej tabliczki, żeby ona się pojawiła w grze. Naciskamy konwerter, włączamy ponownie konwertera, naciskamy plik, konwertuj model z gts do ETS-2. Szukamy naszego yy, folderu, gdzie mamy wyeksportowany model, w moim przypadku to jest MAN export, i dajemy trücko PMG. Jak widzicie, przekonwertowano go do EDS-a. Teraz musimy plik to BJ przekonwertować do DXT5. Tak, mój DDS nazywał się tabliczka 1, czyli tabliczka 1 to BJ przekonwertowujemy. Jak widzicie, zostało przekonwertowane. Teraz wchodzimy tutaj, gdzie mamy wszystko wyeksportowane. Kopiujemy sobie tutaj trusk PMG i PMC, dam sobie to na pulpit i tabliczka 1 na pulpit i tabliczka 1, czyli ten DDS. I tabliczka 1. Jak widzicie, to już jest cała nasza robota. Wchodzimy w w, tekst, w komputer, dokumenty, EuroTrack Simulator 2, MOD. Potem szukamy naszego moda, z który, w którym się właśnie bawiliśmy, i po prostu dodajemy. Tu mamy, jak widzimy, tutaj mamy durst PMG i PMD. To robimy tak, że tu dodajemy to. Tak. Teraz mamy tu tabliczka 1, tabliczka 2 i. Czy same tabliczki 1? Tak, jeszcze teraz sobie dodam, bo nie wiem, czy mi to wpadło. Tak, już wpadło. Jak widzimy, tu mam y, plik, div i ten. I ja teraz nie chcę Was tu. Nie wiem, tabliczka będzie działać, ale ja posłużę się swoim sposobem, czyli poszukam swoją tabliczkę, którą pierwszą dodałem, skopiuję swojego mata i wkleję do tabliczki 1. Bo jak widzicie to jest inny mat. A ja dam mat poświetlany i damy tabliczka, tab, tabliczka, tabliczka Jeden Jeżeli ktoś będzie miał problem to mogę mu mata mojego podać To niech mi napisze niech na pw Dajemy Tak, albo będzie podany oczywiście, o w opisie poda mat Na tabliczkę Teraz ja się tam, wejdę sobie do gry I pokażę wam, że to działa Dobrze, jak widzicie jestem w krze, jak widzicie są trzy tabliczki Teraz będzie wow jak ty to zrobiłeś? Możesz nam to powiedzieć? Proszę, powiedz nam to wszystko I ja już wam to pokazałem, więc Jak widzicie, prosta logika Jest tabliczka dodana, jak widzicie To jest ten mój man, może nie jest za piękny Ale zawsze jakiś jest, nasza tabliczka Dodana i potem Oczywiście jak do, na razie jest nie dodana do interioru, bo jak widzicie to jest interior, w interioru tej tabliczki nie ma, ale ja dzisiaj, w dzisiejszym odcinku wam tego już nie pokażę, jak dodawać do interioru, bo jak widzicie, tutaj mam dodane dwie tabliczki i nawigację, i tam parę tych rzeczy, co widać je oczywiście na zewnątrz. Więc oczywiście, jeżeli Wam się ten poradnik spodobał i przepraszam, że tak stoję dziwnie, ale to już tak wyszło. Jeżeli Wam się ten poradnik spodobał, to zostaw lajka. Komentarz, subskrypcję i zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich materiałów z gier związanych właśnie z poradnikami do Zmoda i w ogóle. Mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał i mam nadzieję, że oczywiście komuś się przyda, więc ja się już z Wami żegnam serdecznie. Jeżeli yy, miałeś z tym problem, mam nadzieję, że wspomogłem i udostępniajcie ten poradnik, gdzie się da. Mam nadzieję, że więcej, więcej osób wejdzie, zobaczy i tak. Jeżeli będziecie mieć jakieś problemy, oczywiście możecie mi pisać w komentarzach. Jak ja Wam naprawdę postaram się pomóc. No, i tak jak mówiłem, spodobał się odcinek, zostaw lajka, like, komentarz, subskrypcję. Ja się z wami żegnam, więc na razie.